To jest historia muzyki polskiej, filmem pisana. Porywaliśmy się na dzieło, którego finału, jak zwykle bywa to w kinie, nie znaliśmy kompletnie. Na planie głównodowodzący, ktoś, kto wszystko trzyma w garści. Wyczucie czyichś możliwości, przewidywania tych możliwości u kogoś, kto sobie jeszcze z nim nie zdaje sprawy, on to potrafi uruchomić. Wspaniałe wydarzenie i myślę, że świetnym pomysłem jest to, że właśnie 90. urodziny Andrzeja Wajdy świętujemy w muzyczny sposób tutaj właśnie w Krakowie. Tyle osób zechciało przyjść na koncert muzyki, jakby się wydawało takiej, która już była i minęła. No ale te filmy wracają, czasem mają jeszcze coś do powiedzenia. Ja nie grałem u niego w filmach, a całe moje życie teatralne w Starym Teatrze było związane z Andrzejem, który był tu. Tu zawsze miałem przyjaciół, tu zawsze akademia, ci wszyscy, którzy, z którymi zaczynałem kiedyś w 1946 roku. Można się obejrzeć w tym życiorysie jak w lustrze. To są dzieje naszego kraju. Za co go podziwiam? Za odwagę podejmowania najtrudniejszych tematów, jakie w naszym kraju poprzez sztukę można wyrazić. Jego filmy są tak mocno związane z muzyką. Jest tak wyjątkowe, tak niesamowite, myślę, że w skali w historii europejskiego kina, ale to też przede wszystkim historia muzyki polskiej. Andrzej Wajda współpracował właśnie z takimi wspaniałymi kompozytorami jak Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Komeda. Kilar pisze do mnie w swoim liście, żebym posłuchał Poloneza. No i zrobił film do tego Poloneza, dlatego że to jest właściwy kierunek. Bardzo to jest fantastyczne i ujmujące. Jest wiele polonezów. Nie było powiedziane, że ma, że tak powiem, zawojować serca słuchaczy, a tak się stało. To nie jest tak, że widzowie zamawiają u mnie film, bo im przyszło do głowy, że ja mogę zrobić film dla nich. Nie. To jest tak, że ja myślę o nich i wiem, czym oni żyją. Oni jeszcze nie wiedzą, jaki to będzie film, a ten film się pojawia na ekranie. To wtedy jest prawdziwy sukces reżysera. Dla mnie on jest też jakby taką ikoną Krakowa. Tu się wydarzyły ważne rzeczy w moim życiu. Tu widziałem pierwszy raz Wyspiańskiego witraży. Spotkałem się ze sztuką japońską i ona zrobiła na mnie też ogromne wrażenie. Dzisiaj widzimy wielu twórców, którzy są tylko dla siebie samych. A Andrzej jest zawsze dla ludzi, tylko na swoich warunkach. To bardzo ważne. Poznał go świat z jego twórczości, poznał go świat z jego zaangażowania w polską wolność. Błyszczy na firmamencie. Dobrze go znać. Będziemy tutaj obchodzić 110., 115. rocznicę jego urodzin. On zrobi te filmy, nawet te, które ma już od 30 lat w sobie. Ja myślę zawsze, że ten film najważniejszy to jeszcze stoi przede mną.